Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Ostatnie spotkanie przed własną publicznością, tak samo jak my takie będziemy grali z Jagiellonią na własnym boisku. Każdy w takim spotkaniu daje maksa. Jest przerwa zimowa, przed świętami. Każdy chciałby w jak najlepszy sposób pożegnać się z własną publicznością. I musimy się spodziewać meczu bardzo agresywnego. Termalika nie odpuści żadnej piłki. To miejmy jasno przed oczami, bo taka będzie walka, taka będzie agresja w tym spotkaniu i na to musimy być przygotowani. To, że Termalika nie wygrywa, nas to za bardzo nie interesuje. My mamy kolejną szansę, ostatnią w tym roku kalendarzowym, na to, aby zdobyć pierwsze 3 punkty na wyjeździe. Wcześniej czy później wierzymy w to, że to zwycięstwo musi przyjść, a byłby to znakomity moment na to. Nie chcę się wypowiadać na temat tego, co robią, jak pracują, jak to się zmieniło, bo to nie jest moja sprawa. Ja powiedziałem, jakiego meczu możemy się spodziewać, natomiast to, co dzieje się już bliżej wewnątrz drużyny, to nie mój ogródek. Zawsze jest taka zasada, że po nieudanym meczu, po przegranym meczu, jeśli ten najbliższy mecz jest bardzo szybko, no to jest lepiej. Natomiast w tym przypadku my gramy 3 mecze, ale praktycznie co 2 dni. Ten jeden dzień zawsze to jest dłuższy odpoczynek i ma to na pewno znaczenie. Gdyby było co 3 dni, 4 dni, jest zupełnie inaczej wbrew pozorom. Ale dla wszystkich szanse równe, także musimy sobie w takich sytuacjach poradzić. W naszym przypadku, gdzie wiemy, że ta kołderka jest dosyć krótka, oby nic nie przytrafiło się, jeśli chodzi o kontuzję.